Dobra, co tu mamy w ogóle? Jezu, ile tego już jest? To jest to? Tak, stage 12. Vegeta, Cell, Gohan, Cooler i Android. Okej. Dobra, teraz tak. Czy tu są jakieś informacje, które muszę wiedzieć? Jakiś konkretna kategoria? Maksymalnie 32 tikety można mieć teraz. Okej, czyli niby gdzieś jeszcze nie zebrałem tiketów, tak? Bo mam 26. Czy tutaj jakąś konkretną kategorię powinienem wybrać? Czy po prostu najsilniejsze karty i jechane? Ta, no też się dziwię, tak jak tutaj piszecie, że dalej jest 35 tiketów, no. 35 stone'ów, sorry. Czym chcę idę, dobra. To co ja tam miałem ulubionego? Dobra, wezmę, zobaczę w ogóle jakie ja mam teamy, bo nie pamiętam. Sibling Bond. Tutaj mój ulubiony SSJ4, w sensie STR team. No to pewnie tym polecę jak zawsze. SSJ4 Goku. Zawsze tym robiłem, jakby mój ulubiony team. Pewnie tym polecę. Zobaczmy. Agility i klasa super. Czy jest Goku? Jest Goku. Zobaczmy, czy ja to mogę jakoś polepszyć. Co to jest w ogóle za kategoria? Wait. Tutaj, o. Co to jest za kategoria? Goku Family, dobra. Czy z Goku Family możemy coś ulepszyć, jeszcze lepszego dać? Nie, ja teraz weź znajdź tą kategorię. Fuck. Jest Goku Family, okej. Okay. Bardock. Ten nowy Goku. No to nie, to chyba nic nowego nie wykombinuję. Jedynie kilka kart mam niezdokanowanych, to pewnie tam by było coś silniejszego. Bo jakieś tam LR-ki niezdokanowane mam. Ale chyba nic lepszego nie wytrzasnę. No, dokładnie. Powinna być wyszukiwarka, czy automatycznie, tak jest. Dobra, teraz co jest tutaj najlepsze? Super klas, atak plus 15. Plus 3 ki to nie chcemy. A tutaj daje mi boosta do defensywy. No to jest spoko. Zielony. Czy widziałeś duplikat do Go Brosów? Tak, mam dwa duplikaty chyba nawet. Poczekaj. Już pokazuję. Tech, jak to się... charakter. O, tutaj mam jakiś duplikat? Nie, nie mam. Dwa duplikaty mam, no. No mówię, ja nawet pełno... Ja mam chyba z 4 LR-ki albo 5 LR-ek, które nie są dotknięte w ogóle. Dwa duplikaty sam, no, tutaj. Tak samo mam LR, jakieś tam androidy te fizyczne. Tak samo mam LR tego Goku i Freeze. Też ich nie dotykałem. Chyba mam też LR Brawliego jakiegoś. Dobra, czy support itemy mam właściwe, czy coś już jest lepsze? Czy są jakieś lepsze itemy? Musicie mi tu podpowiedzieć, czy coś się zmieniło, czy nie. Czy są lepsze itemy defensywne, czy to jest ok? Nie, widzę, że chyba nic specjalnego nie doszło. Matusek, dzięki za follow. Thank you, thank you. Nic lepszego. Dobra, to lecimy standardowo. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mój ulubiony team. Jak zawsze. Jak trzeba jakieś ciężkie eventy robić, to zawsze ten team sobie wybierałem. Ciekawe, co z tego będzie.
Jakby to najlepiej zrobić? Tak zrobimy? Okej, niech zostanie tak. W sumie no lepiej by było pewnie jakby SSJ4 się... Jakby SSJ4 się razem trzymały. Ale zostawimy to w ten sposób, najwyżej później to, tą rotację naprawię. Chociaż ta pierwsza transformacja to pewnie nic ciężkiego. Aha, dobra. Ultra Instinct Goku dostanie Eza, naprawdę? W drugiej części? Kozacko. Ale mówię, ja nawet nie gram w Dokana, więc pewnie tych rzeczy... Chociaż może to Eza zrobię, no bo tak, żeby mieć, o, bo to są moje ulubione postacie i tak dalej, to może zrobię te Eza. Ale tak poza tym to raczej w Dokana i tak nie będę grać. Także wiecie, to takie jednostrzałowe live'iki są. Teraz cały czas gramy głównie w bijatyki i jakieś tam gierki singlowe. Ci, co wbijają na streamy, to na pewno kojarzycie. Tekken, Guilty Gear Strive, ostatnio też Ratchet & Clank jest przechodzony. I tym podobne rzeczy. Czekam też mocno na Demon Slayer gierkę, bo już w tym roku, za tam, nie wiem, 2 miesiące chyba będzie, czy coś takiego. Gra od ludzi, co robili Naruto Ultimate Ninja Stormy, to będzie taka gra, tylko Demon Slayer, to będzie super giera. No, dużo orbów mamy, sweet. Na maksa, ultra, superka. Cyberpunka ogrywasz, Iron? A na czym grasz? Na konsoli? W sensie tam na PS5 jakimś, czy na PC-cie? Dobra, zróbmy tak i dla tych braderów zostawimy te orby. Na PS5. I co? Spoko jest? Tam jakichś większych błędów nie ma, bo z tym cyberpunkiem to jaja są, nie? Cały czas ludzie narzekają na to i tak dalej. Więcej niż jedna gierka na fonie. No ja oprócz Dokana to aktualnie jeszcze trochę gram w tego. W My Hero Academia, The Strongest Hero. Ale tam też pograłem miesiąc tak ostro i się nudy zaczęły robić, także też powoli przestaję grać. I znowu nic nie będę grał na telefonie. Czy będę oglądał dzisiaj meczyk? Tak. Mecz będę oglądał, oczywiście. Już tak mało zostało tych meczy, no to oglądać będę, nie? W ogóle ja teraz gram z głosem. Ale ile razy ja się dziwiłem, co tu się dzieje, czemu nagle mamy gierkę z głosem, a ja zapominam, że w ogóle tutaj są głosy w tych active skillach. No, tak, meczek będę grał, oglądał oczywiście. Wczoraj był pierwszy półfinał, dzisiaj drugi, w niedzielę mamy finał Euro, także niewiele zostało. Tak jak obstawiałem, wczoraj Włochy wygrały z Hiszpanią, no i dobrze w sumie. Do samego końca. Do ostatniego karnego, kurczę. Nie było wiadomo, jak to wygra. Okej, pierwszy przeciwnik jest, praktycznie bez straty życia, także easy. Jeszcze kilku bossów mi zostało. Co my tutaj byśmy chcieli? No najlepiej SSJ4 razem trzymać, no jak?
O ja, teraz jest pełno wersji. Czekajcie, czy tutaj trzeba było załatwić każdego, czy tylko tych małych, czy jak to było, czy nie ma to znaczenia? Tutaj jest jakiś patent na tą walkę, czy po prostu wszystkich się rozwala i tyle? Bo kiedyś były takie eventy, pamiętam, że jednej postaci głównej nie dało się bić, a tych jakichś przydupasów, małych celów czy coś dało się pokonać, nie? Ale mówicie, że każdego trzeba bić, okej, no to lecimy po kolei. Ten, kto ma przewagę typu, to tak będziemy bić po prostu. Znając życie, to pewnie cel ma najwięcej HP. O, już go nie ma, dobra. A, czyli jednak każdego trzeba pokonać. No to powinno szybko pójść. W dwóch turach, myślę, damy radę. Jakby siadły te drugie ataki, no to nawet w jednej turze by się udało. Dobra, w tej turze już będzie rozstrzygnięte. Nie możesz wlać, żeby się nie chłodziło. O, znowu active skill, no to na grubo polecimy. Znowu będzie dźwięk, nie przestraszcie się tutaj. No, także plan jest taki, że trochę sobie jeszcze dzisiaj pogramy. Coś tam porobimy, potem pewnie po tym boss rushu. A ewentualne samony, no to mówię. Może nagram i wtedy w piątek na YouTube'a wrzucę, nie? O, Dokkan Mode'a mamy. Także już pewnie live'a nie będę robił z samonów. Tylko po prostu ewentualnie nagram i na YouTube'a wyląduję. Spam na grupie Discordowej, a to wrzucajcie. Ważne, że się coś dzieje na Discordzie. To zawsze spoko. W razie czego, jak ktoś by chciał dołączyć na Discorda i tak dalej, inne social media u mnie śledzić, to wpiszcie sobie wykrzyknik komendy na czacie, albo pod spodem w opisie, pod streamem macie wszystkie linki też. Dzięki. Do góry weź zrób balkon, no. Żeby te drzwi nie trzaskały. Ile? Dobra, co tutaj mamy? Mamy agility. Mamy intelligence, no to na pewno teka nie będziemy dawać. A dajmy Ultra Instinct, why not? Może on coś tam pounika, coś pokombinuje sobie. Siemano Oliro, cześć. Iron, polecasz Discorda, no to super. Już dostałem damage pierwszy, taki większy, 90 tysięcy, ja muszę uważać, bo tutaj się zagapię, ile razy tak było. To się zagapiłem i wiecie, nie? Po pół godzinie nagle dead. Jeszcze trzech bossów, serio, to tak długo trwa? Ja mogłem nie brać itemy na defensywę, tylko wszystko na atak, jak to tak wygląda, że tutaj trzeba cały czas napierać. Widzę właśnie.
bo życia mamy sporo, a to full atak trzeba było iść. O, Gohan superkę mi zasadził. Myślałem, że za 250 desów będzie jakaś nowsza LR-ka, tu dostałem jedną z pierwszych, jakie wyszły. Serio? To musi być pech. No to tak jak ja dostałem na jednej rocznicy chyba z 3 kopie Bojacka, nie? To była chyba najgorsza rzecz na świecie, to był... Najpierw przecież... Jakiego ja miałem pecha? Że Vegito chyba wydropiłem z 15 kopii? Jakiegoś tam Vegito Blue? Fizycznego, potem tekowy mi leciał ciągle, a z LR-ek to ciągle tego Bojacka dostawałem. To było tragiczne. Mówisz Iron, ostatni Android może dowali 300 tysi, dobra, to będziemy, to będę na końcu używał itemów, spoko. Ale fajne jest to, że w końcu te kulki naprawili. Te orby, w sensie pokazuje ile doda orbów i tak dalej. Nie trzeba już samemu liczyć, kombinować. To jest fajne. Mówicie, ten android jest taki skubaniec, że można na hita spaść. Trzeba uważać. O, znowu jest active skill. Czy chcemy Ultra Instinct? A damy Ultra Instinct Goku na pierwszy, why not? Jeden z najtrudniejszych do eventów, przynajmniej jeśli chodzi o damage, jaki można dostać. Aż tak? No przekonamy się. To będę musiał widocznie itemów używać na tym androidzie. To dobrze, że na razie mnie nie biją te postacie, bo się przydadzą itemy i leczenie na później. Ja to pamiętam, ile było jakichś EZA, czy jakichś po prostu ciężkich eventów, co się robiło bardzo długo i na przykład cały event półgodzinny zależał od tego, czy Goku zrobi unik, czy nie zrobi uniku, nie? Ile razy takie coś było, to było dobre. Na przykład ta postać ma tam wiele procent, bardzo dużo procent na to, że zrobi unik. Potem nagle w kluczowym momencie 4 razy uniku nie zrobi. I takie what the fuck potem jest. Dobra, Gohan rozwalony. Czy jeszcze ma... Nie, już koniec. Jeszcze dwóch zostało. Cooler? Cooler też coś może wykminić, czy Cooler to tak spadnie od razu? Cooler bez szału, czy też będzie problem? Cooler pójdzie szybko, ok. Tylko żeby mi tutaj tekowców nie zabił i będzie gitara. Szczerze mówiąc, mam tą LR-kę tych Gohan Goten. Mam oprócz tego jeszcze dwie kopie, ale strasznie nie lubię tej LR-ki. Bardzo często mi brakuje ki przy tej LR-ce, żeby w ogóle ona miała super atak. Nie wiem, czy to trzeba jakiś specyficzny team pod nią robić, czy o co tam chodzi. Jakoś ja nie przepadam za tą LR-ką. Problemy z ki, no właśnie, ja to... Dużo osób przeżywało... O, jest Ikarus. Dużo osób przeżywało tą kartę, a ja mam mega problemy. Nieważne, gdzie zapakuję tą LR-kę, to miałem mega problemy, żeby tu damage jakiś konkretny robić. Po co chwilę ki brakowało. Może są fajni, ale często nawet kurczę zwykłego superataku nie ma. To nie wiem, to chyba jak chce się fajnie grać tymi właśnie tą LR-ką, Gohan Goten, to chyba cały team trzeba pod nich robić. Tak by było najprościej. Żeby większość postaci ją supportowała. Na tą LR-kę nie ma dobrych teamów.
A ile czasu temu ona wyszła, nie? TLR-ka co, z rok temu się pojawiła? Plus minus? Jak nie jeszcze dalej. Dobra, damy tutaj TK. Bo on będzie dobry, chociaż będzie miał przewagę w typie. Z każdym super atakiem podnoszą sobie ki na stałe. No tak, to podnoszenie ki jest spoko, ale to oznacza, że ta karta jest przystosowana do długich walk, nie? Do długich eventów. W takim razie, żeby tam, kurczę, za piątym czy tam siódmym razem już mieć sporo tego ki. Ale często są szybkie eventy i wiecie, tam jedna, dwie tury i jest koniec. I jak taka karta nie ma super ataku, to jest prawie że nieużyteczna. Siemano Ketura, witam, cześć, cześć. Dobra, czy... Ten mi daje więcej ki, ale większy damage jest w takim ustawieniu. Dobra, to zostawimy. No, ultra super ataku to tutaj nie ma co myśleć, widzę. U tych braci, naprawdę. Z tym ki. No, wielkie przygotowania. Serio, już po kulerze? Wow. To co on miał? Mniej transformacji, czy mi się wydawało? Ale poszedł. O, znowu jest ten Ikarus. Okej. Jest ultra i tu też będzie ultra. Super. No to pewnie spadną od razu. A tylko ostatnia forma androida zabiera taki kosmiczny damage, czy ci wcześniej też? I jakiego typu jest ostatni android, żebym wiedział kiedy to jest? Jakiego typu jest ten android, ostatnia forma? Żebym wiedział, że to już. No dobra, ci znowu nie będą mieli super ataku, okej. No patrzcie, praktycznie co rundę ta LR-ka nie ma super ataku, bo jakieś problemy są. Agility jest ostatnia forma, okej. To wtedy będę uważał na przedmioty i tak dalej, żeby zawsze mieć jakąś defensywę. O, ale szybko siada wszystko w jednej turze. Dobra, tutaj będzie... Dokkan Mode jeszcze jest. O, to się uleczymy, super. Dokkan Mode'ik jak znalazł przed ostatnią walką. Ciekawe, czy będzie szybko, czy wolno. No tak raczej szybko. O, wszystko trafiłem. Sweet. Zamiast Chain Battle to mogliby Boss Rush odświeżyć. Mogliby jakieś ograniczenia dać. Myślę. Ograniczenia czy coś. Albo chociażby więcej DS-ów dawać. O, 10 milionów prawie postać uderzyła. To jest właśnie SSZ4 Goku. To ja uwielbiam. 10 milionów praktycznie i elo. Dobra, teraz jest ostatni stage, jak rozumiem. Ci bracia znowu nie mają ki? Ja pierdzielę. Dobra, mam full HP, no nie ma bata, żebym zginął, co? War Tournament, żeby zmienili. Weź nic nie mów. To War Tournament jest tak nudny. Nie dość, że to jest imitacja jakiegoś multiplayera, bo tam z multiplayerem to nic nie ma wspólnego. Porażka.
Dobra, 600 tysięcy chyba mi nie uderzy, co? To nie biorę żadnych itemów na defensywę. O, ale jemu nic nie bije, okej. Na razie mi bije mało, dobra. Na razie jest okej. Chyba, że to nie jest ostatnia forma, też jest taka możliwość. Okej, poszedł. O! Wy mi tutaj o Androidzie coś mówiliście. Android nic nie zrobił. Co jest? To tu takie zapowiedzi było. Nic się nie stało w ogóle, gościu mi 100 HP zabrał. Bez itemu wsiadło, okej. Bez itemu wsiadło, 21 minut, spoko.